Cześć, witajcie. Witajcie, upalny dzisiaj piątek. Ci, którzy się są na urlopach, się urlopują, to się cieszą na pewno z takiej pogody, szczególnie jak są nad wodą. Ja się mniej akurat cieszę, bo jestem pod dachem na poddaszu i jest tutaj gorąco potwornie. No to u mnie też gorąco i mam wrażenie, że producentom też trochę przygrzało, bo klonują w najlepsze. W tym tygodniu po prostu atak klonów na całego. Spora część premier, którą mieliśmy w tym tygodniu, to tak naprawdę są odgrzewane kotlety, telefon lekko zmodyfikowany albo wcale nie zmodyfikowany, tylko ze zmienioną nazwą. No ale do rzeczy, po kolei. Co na początek, Jacku? Zacznijmy od modeli może, które w tej chwili bazują na ulubionym przez różnych producentów procesorze Helio G35. Ja podejrzewam, że z braku półprzewodników okazało się, że ten procesor po prostu zalega gdzieś w magazynach w dosyć dużych ilościach i wszyscy, którzy mogą, ucapili się go. W związku z tym Helio G35 w ostatnich tygodniach jest po prostu na topie, a korzysta z niego m.in. Oppo A77 4G, który pojawił się na rynku indyjskim na razie. Jest szansa, że się pojawi również na globalnym, chociaż w zasadzie na globalnym też się pojawił, ale to za moment. Znaczy pojawi, nie pojawił jeszcze. Oppo A77 to jest taka konstrukcja właśnie oparta na G35, na Helio G35 Mediateku z bateryjką 5000 mAh, z ładowaniem 33-watowym, IPS-owym wyświetlaczem 6,56 cala, w HD tylko pracującym, nie w Full HD, przy 60 Hz, nie przy 90, co jest przedziwne, chociaż to się może jeszcze zmienić, diabli, chociaż oficjalnie zostało podane to 60 Hz, także raczej Tak, nie. to raczej jest. Pamięć 64 plus 4 GB RAM-u, aparaty 50 plus 2 z tyłu i z przodu 8. I to jest taki telefon, który nie jest globalny, bo miał premierę w Indiach na razie i prawdopodobnie zostanie na tym rynku. Natomiast na rynku globalnym prawdopodobnie pojawi się Nord N20S. Przy czym ten Oppo, o którym mówiłem, też już jest klonem, bo to nie jest pierwsza konstrukcja tego rodzaju. Były już takie konstrukcje, lekko zmieniły się aparaty, a tak poza tym to znajdziecie to Oppo. Jak sięgniecie do katalogu u nas, wyświetlicie sobie Dokładnie. smartfony marki, to zobaczycie, że identyczne smartfony Oppo już były. Technicznie również niemal identyczne. A teraz OnePlus Nord N20 SE, który w zasadzie zdaje się, nie wiem czy się zgodzisz, chyba zupełnym klonem tego A77. Tak, no różni się tym, że występuje w innych kolorach, bo o ile Oppo na przykład można mieć w tym takim pomarańczyku, który już widzieliśmy w serii Reno 7, o tyle w przypadku OnePlusa mamy taką OnePlusową klasykę, taki błękit lekko wpadający w róż i czerń taką z takim połyskiem, nazwijmy to lekko diamentowym. Natomiast bebechy, no bebechy są takie same. No i tutaj ja się nie opierałem, broń Boże, na specyfikacji producenta, ponieważ producent oficjalnej specyfikacji jeszcze nie podał. Natomiast smartfon jest już do zamówienia w przedsprzedaży na jednym z serwisów zakupowych. Takim bardzo popularnym w W Polsce. związku z tym, po prostu stwierdziłem, że no nie, tam jednak pomimo tego, że różne rzeczy nie są tam jeszcze do końca może fajne w tym serwisie, to jednak aż takiego przewału by nie zrobili. I wrzuciłem smartfona również do katalogu. Ale Tak, to nie tak. jest jedyny OnePlus w tym tygodniu, bo jest No taki tak. OnePlus trochę bardziej oficjalny, nie? Tak. Jeszcze chciałem tylko uzupełnić szybciutko w przypadku tego wcześniej wspomnianego Oppo i w przypadku OnePlusa, którego możecie normalnie zamówić. Cena to jest około 1600 zł. Oczywiście mówimy o OnePlusie, no ale myślę, że ten Oppo będzie podobnie. Tak gwoli uzupełnienia. Ma to szczelność w klasie IP54. Ma jeszcze też głośniki stereo, boczny czytnik linii papilarnych i 33-watowe ładowanie. Nie jest to zły telefon, bynajmniej. Natomiast no, śmieszne jest to, że mamy OnePlus, Oppo i jeden czort. Ale to nie koniec klonowania. Dobra, powiedzmy o tym OnePlusie, o którym już chyba mówiliśmy, bo był nieoficjalnie, Jacek go dodał do katalogu, bo w zasadzie wszystko na jego temat wyciekło. Specyfikacja w zasadzie się nie zmieniła od tego czasu. To nadal jest taka topka ze Snapdragonem 8 Plus, z bateryjką 4800,
z szybkim ładowaniem 150 W, ładowarką 160-watową, aż co jest zupełnie przedziwne, no ale tak akurat dołożyli, bo tak prądowo wypadało, AMOLED-em 6,7 cala, pracującym oczywiście w Full HD z Corning Gorilla Glass Victus i z odświeżaniem 120 Hz, także full wypas, pamięci 128 albo 256, 8 albo 16 RAM-u, tutaj dziwnie, bo 12 przeskoczyli, może jakoś 12 się jakoś inaczej pojawi. Skończyły się w magazynie. Brak obsługi kart pamięci i zestaw aparatów tylnych, to jest 50 plus 8 szeroka i 2 do makro, z przodu 16 megapikseli. Tak, ja tylko dodam, że ta 50 ma optyczną stabilizację, ale te aparaty według mnie trochę nieadekwatne do reszty smartfona, tak, no, ale to tak. Moja ocena. A tak w ogóle, moi kochani, to mówimy o OnePlusie 10T. OnePlus 10T zadebiutował w Indiach i mamy jego ceny, moi drodzy, 828, mniej więcej 2999. Adam, no. Przepraszam, że ci przerwę, ale ja mam z polskiej strony specyfikację. Dobra, to ile są na polskiej stronie? Bo ja wiesz co, nie wiem, czy ceny podali, bo ja akurat cen nie sprawdzałem. No to ja ci mówię, że jeszcze nie podała polska strona cen. Przynajmniej, mnie chodzi o to, że jak podajemy indyjskie ceny, o nie, jest kup teraz, słuchaj. No to klikamy, dobra. Jest kup teraz i klikam tam kup teraz i jest 799 euro. Aha, no to szybciutko przeliczamy. Za wersję 8128. No szybciutko przeliczamy. 3765. A 16256, 899 euro. Już wam, moi drodzy, mówię 4236. No. Sorry, nie. Nie, ale wracając jeszcze na chwilę do OnePlusa, moi drodzy, ten sam oto OnePlus 10T miał się w tym tygodniu pojawić też w Chinach jako OnePlus Ace Pro. No niestety, tam się zadziały napięcia polityczne bez komentarza na ten temat, ale w związku z tymi napięciami premierę odwołano. Na kiedy? Nie wiemy. Odwołano też premierę Motorola. Mieliśmy poznać nowego Razera, mieliśmy poznać nowego Edge'a, premierę odłożono, a ja właśnie parę minut temu doszukałem się, że premiera jest przełożona na 11 sierpnia. Oczywiście tak, podali dokładną datę, tak? Podali, pokazali jeszcze obrazek, nie było. Tak, pokazali obrazek telefonu z datą i godziną na wyświetlaczu. No chyba nie jest przypadkowa, skoro wybiega na kilka dni do przodu. To skoro my o tej Motorola, to może z przecieków powiemy o Motorola X30 Pro, bo to ma być tak naprawdę ten, zdaje się, Edge30 Pro. Tak, no pi razy oko to ma być to samo. Ma być identyczne, natomiast wersję Moto X30 Pro znalazłem w dużej mierze, co prawda z przecieków, ale są to przecieki na tyle wiarygodne, że mogę chyba podać. I to też ma być topka, to znaczy też ma być Snapdragon 8 plus generacji pierwszej, OLEDowy wyświetlacz 667 w 10-bitowym kolorze pracujący, przy Full HD i przy 144 Hz odświeżania, z pamięcią 128, 256 albo 512 była certyfikowana, 8, 12 albo 16 giga RAM-u. Także no wypas, ale chyba największym przebojem ma być aparat fotograficzny, ponieważ główny aparat to ma być jednostka 200 megapikseli Samsunga. To jest aparacik HP1 Samsunga, który ma prawie jednocalową matrycę, tam jest niecały jeden cal niestety. Całkiem fajne piksele 0,64 i te 200 pikseli prawdopodobnie będzie jednak dzielone, tak? Jest ta nowa technologia Samsunga, gdzie dzieli się nie tylko na 4, ale zdaje się jeszcze więcej pikseli się tam grupuje, żeby wszystko fajniej wyglądało. Drugi aparat do zdjęć szerokokątnych ma mieć 50 megapikseli, trzeci 12 megapikseli i ma mieć obiektyw tele. Nie wiem niestety jeszcze, jakie powiększenie, można się spodziewać prawdopodobnie 2-3 razy, jeżeli tak sobie patrzę. Hybrydowe będzie pewnie duże, bo przy 200 megapikselach aparatu głównego to można hybrydowe zrobić całkiem. Myślę, że 10 razy, chociaż diabli wiedzą, powiem szczerze, ale 5 razy można się spodziewać na pewno pewnie hybrydowe. 60 megapikseli z przodu z kolei do zdjęć portretowych, także też full wypas,
szybkie pamięci LPDDR5 i UFS 3.1, jeżeli chodzi o pamięć dla użytkownika, i ładowanie 125-watowe ma być. Z tym, że zaznaczam raz jeszcze, to są przecieki, co prawda oparte na źródłach wiarygodnych, niemniej to nadal nie jest jeszcze oficjalna specyfikacja producenta motora. Tak, specyfikację klepki też znamy nieoficjalnie. Razer 2022 też będzie mieć Snapdragona 8+. Oczywiście też pamięci DDR5 UFS 3.1. Dwa AMOLEDowe ekrany. Ten mniejszy na zewnątrz 2,65 cala. Wewnętrzny składany 6,67 cala. Ten wewnętrzny będzie pracować przy odświeżeniu 120 Hz. Boczny czytnik linii papilarnych, 32-megowy aparat do selfie, a na zewnątrz główny aparat 50 plus 8 mega, bateria łącznej pojemności 3400, będzie dwuczęściowa, no bo klapka, i 30-watowe ładowanie. Ten telefon podobno ma być przyjazny cenowo jak na składaka, no ale zobaczymy, mam nadzieję, że 11 sierpnia będzie wiadomo, czyli za tydzień już Wam o tym opowiem. Mówić o rzeczach przyjaznych cenowo przy szalejącej inflacji to jest naprawdę duża pewność siebie w przypadku producenta, tak jakiegokolwiek tak naprawdę. No fajnie. Vivo IQOO 9T, które zadebiutowało również w mijającym tygodniu oficjalnie i też zadebiutowało w Indiach i już nawet w sprzedaży, które tak naprawdę też nie jest modelem osobnym jakby, tylko też bazuje już na jednym z wcześniejszych modeli Vivo. Tak, to jest IQ 10 po prostu, znany z Chin. I też w zasadzie o nim już raz kiedyś wspominaliśmy, ale na szybko jeszcze. Snapdragon 8 plus generacji pierwszej, fajna rzecz, w AMOLED 6,78, Full HD przy 120 Hz pracujący, bateryjka 4700 z ładowaniem szybkim 120-watowym. Pamięci 128, 256, 8 albo 12. Aparaty fotograficzne 50 plus 13 plus 12 z tyłu. Ta 12 jest niby portretowa, ale taka jest portretowa tele z dwukrotnym powiększeniem. Mały teleobiektyw. No. I 16 megapikseli z przodu. Smartfon utrzymany w takiej stylizacji, w jakiej była dziesiątka, zdaje się, tak? Bo to tak, 10... on wygląda dokładnie tak samo. Widzicie go za mną. To jest właśnie ten 9T w jednej ze swych wersji, bo są też klasyczne wersje. Z tym, że on chyba nie ma tego pomarańczowego, bo ona chyba też w pomarańczu była. To jest tylko ten biały z tym paskiem BMW i chyba tylko czarny do tego. Czarny nie. Zdaje mi się, że jeszcze jakiś widziałem, ale nie będę się spierał, bo już powiem szczerze, że nie pamiętam. Znaczy on jest taki ciemno-szary z takim czymś imitującym karbonową obudowę na wysokości aparatu. A, tak, masz rację. Jest tylko czarny i ten w barwach BMW zwany Legend w sprzedaży. Przynajmniej to, co w tej chwili oferuje Amazon India, który ma go póki co na wyłączność, ale to będzie globalna dystrybucja. Ceny w Indiach na tą chwilę to jest 2900 z groszami, a 3200 z groszami za wersję oczywiście 8128 12256. No IQ u nas jest nieobecne, więc no, do Polski nie trafi. Gdybym miał kupować za indyjskie pieniądze, to bym pewnie kupił. No, za indyjskie pieniądze spoko. Oppo Reno 8 Z5G, które też zadebiutowało w tym tygodniu i rzeczywiście tutaj to nie jest klon zupełny, dlatego że zmienili rzeczywiście troszeczkę design, szczególnie aparaty się tutaj wyróżniają, także jest to smartfon charakterystyczny, mimo tego, że to jest nudny design, bo to jest aparat z przodu z kropką w rogu, z tyłu boczny panel aparatów fotograficznych, dwa aparaty, czy trzy zdaje się aparaty, bo tam jeszcze jedno oczko widzę, trzy aparaty są, przy czym dwie dwójki, w związku z tym liczy się tak, jakby był jeden. I to jest konstrukcja oparta na Snapdragonie 695 z bateryjką 4,5, także też sytuuje, wiadomo na której półce się to sytuuje. Jest ładowanie 33-watowe tej bateryjki, jest AMOLEDowy wyświetlacz 6,43, Full HD pracujący, ale przy 60 Hz przynajmniej nie znalazłem, żeby była wyższa częstotliwość możliwa do ustawienia. 128 plus 8 to jest jedyna na dzień dzisiejszy wersja konfiguracji pamięci. Jest obsługa kart pamięci, jest 64 megapiksele z tyłu matryca fotograficzna, plus te dwie dwójki, o których wspominałem, i 16 z przodu. To właściwie chyba tyle.
Tak, nie, no. Wiem, nie wiem, czy ciekawy smartfon. No, smartfon. Cena w przeliczeniu z batów to 1670 zł, więc też nie jakaś tam... Tak, bo to była taka premiera na Tajlandii oficjalna, bo cała reszta oddziałów Oppo niestety tego smartfona nie pokazała. Natomiast Tajlandia owszem pokazała smartfona, pochwaliła się, opatrzcie, mamy taką premierę. No to jest. Dwa smartfony, które są na razie w zapowiedziach i tutaj chyba nie będę Wam przytaczał specyfikacji, zapraszam Was do katalogu do zajrzenia. Dwa, jeden oparty na Snapdragonie 680, drugi na Helio P35 z kolei Mediateku. I to jest Vivo i35 4G i Vivo i16. Charakterystyczny dosyć design z dwoma, wizualnie dwoma dużymi aparatami fotograficznymi z tyłu, bo to nie są duże aparaty tak naprawdę, ale to mówię, zapraszam Was do katalogu w momencie, kiedy będą te smartfony już oficjalnie, to może wtedy do nich ewentualnie wrócimy. Również nieoficjalnie pojawił się w zasadzie z wczoraj na dzisiaj Samsung Galaxy A23 5G. Dorzuciłem go do katalogu z tym, że tutaj jest rzecz niepokojąca, powiem szczerze, ja zauważyłem od jakiegoś czasu, że Samsung coś dziwnego robi z Leaksterami, którzy publikują informacje na temat ich smartfonów przyszłych, tak, które mają dopiero się pojawić. Nieoficjalne informacje. No tak. Wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, Adaś mówił, że nie zwrócił uwagi, ale wspominaliśmy w zeszłym tygodniu o Iwanie, któremu rzeczywiście Samsung uniemożliwił, znaczy zdjął publikację w zasadzie. Filmu po prostu. Drugi Leakster, który... indyjski, który opublikował również materiały dotyczące jednego z Samsungów, również ma w tej chwili zablokowane konto i też o tym z Adamem w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy już poza anteną, poza kamerą. I w tym tygodniu znowu kolejny, właściwie z wczoraj na dzisiaj właśnie kolejny materiał dotyczący Samsunga, właśnie Galaxy A23 na Twitterze, bo to rzecz dotyczy Twittera, został zablokowany. I musiał właściciel konta usunąć po prostu materiały, które się tam pojawiły. Oczywiście są dwie rzeczy. Po pierwsze, obawiam się, że żadna korporacja nie jest w stanie opanować wycieków. To tyle ludzi ma dostęp do materiału, że prędzej czy później to gdzieś się pojawi. Są sklepy, są różne inne firmy trzecie, które mają umowy z producentem i to prędzej czy później właśnie się pojawia. Druga rzecz, ja nie wiem, czy jest sens jakby prowadzić tego typu kampanię cenzury na Twitterze czy gdziekolwiek indziej, ponieważ to działa wręcz przeciwnie, to znaczy ludzie zaczynają czuć pewną niechęć do marki i to się pojawia w komentarzach na Twitterze. Dokładnie. Możecie zajrzeć i sprawdzić. Nie wiem, co się Samsungowi stało, nie wiem dlaczego, tym bardziej, że ten Galaxy A23 w zasadzie wizualnie nie różni się niczym od wersji 4G. To jest identyczna wersja. O co tutaj chodzi? Dlaczego Samsung w ten sposób postępuje? Poprzednie jego jakby blokady i zatrzymania na Twitterze dotyczyły klapek oczywiście, tak? Które też wyciekły i które też w 150 źródłach można znaleźć. Co chwilę, dzisiaj mamy kolejny przeciek, no zdjęcia, wszystko wyszło, bo prawda jest taka, że... O ile na przykład dziennikarze podpisują różne tam kwity, na przykład regularnie coś takiego podpisuję i o wielu rzeczach, zresztą też wam to sygnalizuję, nie mogę wam powiedzieć przed premierą, bo mi zrobią kęsim. Natomiast sieci handlowe, i to ja doskonale wiem, i to też nie jest żadna tajemnica, dostają te same informacje i to sporo wcześniej niż my. Tak, tak. I też pewnie podpisują jakieś papiery, ale jak tam jakiś pracownik to wyniesie, ujawni, puści w świat. To nawet nie trzeba, to... tak, bardzo często w tych systemach wielkosklepowych po prostu rzeczy pojawiają się online, pomimo tego, że nie powinny. To tak, no na tym bazuje sporo. To jest celowe po prostu. Tak? Natomiast nawet jeżeli będzie taka sytuacja, że jakaś duża sieć handlowa wypuści dane, no to co, producent nałoży im karę? A sieć handlowa się obrazi i nie będzie sprzedawać telefonów tego producenta, no proszę, przecież to jest niedorzeczne. Natomiast ja bardzo się obawiam, że to uderzy w nas, w media, bo tak, w pewnym momencie tak. Możliwe producenci zaczną się bać udostępniać nam cokolwiek, chociaż
Na przykład no, wcale dziennikarze nie będą źródłem tych przecieków, tylko one będą pochodzić skądinąd, ale uderzy to w nas, bo w końcu producenci założą takie blokady, że... A tak, tak kurczę, no ale, ale wiesz co, tak dobrze, niech zakładają, byle to robili globalnie, bo jeżeli nałożą taką blokadę globalnie na wszystkich dziennikarzy, nie, ja nie mam żadnych pretensji, nie ma sprawy, niech się tak dzieje. Spoko. Nie, nałożą na polskich, może... No ale Adaś, w Polsce nie ma tych wycieków, w Polsce te tego typu wycieki zdarzają się naprawdę bardzo rzadko. No, są liderzy, którzy się w zasadzie niemal zawodowo zajmują szukaniem rzeczywiście. Niemal tylko zawodowo, no, żyją z tego. No. To znaczy jedni żyją, inni nie. No inni to robią, a Iwan tego w tej chwili, a Iwan próbował z tego żyć, ale się okazało, że średnio się daje. Ale jakoś chyba skoro do tej pory funkcjonuje i nie porzucił tego hobby, no to znaczy, że coś z tego ma. Ale dobra, no nie wnikajmy, w każdym razie... Adaś, satysfakcję ma, bo Iwan jest, zdaje się, człowiekiem dosyć chorym, w związku z tym on po prostu, dla niego to jest pasja. No może, on się tym zajmuje. Satysfakcją nie opłaci czynszu i się nie naje. No ale dobra, nie wnikajmy, nie zaglądajmy nikomu w kieszeń. Myślę, że amerykańscy dziennikarze i jak mają teraz dobrze, tak będą mieli dobrze cały czas, bo o ile my dostajemy sprzęty przed premierą z rzadka i to zazwyczaj kilka dni przed premierą, to wiele amerykańskich mediów ma te urządzenia na tyle długo, na tyle wcześnie, że w momencie, kiedy jest premiera, to już lecą normalne recenzje, także mieli co najmniej tydzień, ale myślę, że więcej do dyspozycji i tam jakoś też przecieków z tamtych źródeł nie ma. Natomiast ze sklepów są regularne i regularne są też, ale na szczęście tylko dotyczące wyglądu, od producentów akcesoriów, bo ci również dostają pewne informacje od producentów wcześniej, chociażby dostają atrapy, mock-upy telefonów idealnie oddające ich wygląd po to, żeby zaprojektować idealnie pasujące pokrowce i potem je sprzedawać. No, normalna rzecz, natomiast no tak jak mówię, później są takie dziwne zagrywki, jak właśnie w tej chwili w przypadku tego budżetowego bądź Samsunga, o którym może parę słów, jak już zaczęliśmy, to powiedzmy. Ma to Snapdragona 695. To znaczy, powiem tak, to się specyfikacją poza procesorem w zasadzie nie różni od Galaxy A23 4G. Bardzo możliwe, że będą troszeczkę inne w pamięci, no i oczywiście procesor, tak jak mówi Adam, Snapdragon 695, tak, który obsługuje sieci 5G. Ja na razie nie znalazłem jeszcze wszystkiego, co jest na temat tego Samsunga, bo nie zajrzałem jeszcze do wszystkich źródeł, które są możliwe oficjalnych. Natomiast, no mówię, on się specyfikacją po prostu nie różni. Jest inny procesor, obsługa 5G, troszeczkę szybsza wymiana danych będzie dzięki temu, tak? Tak, poza tym to jest skóra ściągnięta. Tak, no z ciekawostek ten Lixter, któremu zdjęli wpis, przewidywał, że będzie mieć aparat fotograficzny 50 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu. Trochę dziwne, ale fajne w tej klasie smartfonów. To znaczy, ja widziałem tą informację o optycznej stabilizacji, ale nie odważyłem się wrzucić do specyfikacji, no, po prostu poczekamy na specyfikację oficjalną. Na razie macie na karcie tego telefonu, że jest nieoficjalna, w związku z tym rzeczy mogą się pozmieniać jeszcze. Dobra, to co tam jeszcze ciekawego znalazłeś? Właściwie ty znalazłeś, znaczy ja znalazłem trochę wcześniej, ale nie było jeszcze materiałów, natomiast ty znalazłeś w newsach tak, że już materiały jakieś były i nawet można było kartę, jak trochę poedytowałem zdjęcia, to nawet można było kartę postawić. A mowa, mówię tutaj o Ulefone Armor 15 smartfoniku, opartym o Helio G35 z IPS-owym wyświetlaczem, tam 5.45, diabli wiedzą w jakiej rozdzielczości pracujący, bo producent nie podał. Te informacje, które są, między innymi tam bateria 6600, że ileś tam aparatów fotograficznych macie na karcie, tyle ile znalazłem. Natomiast to, co najciekawsze w kwestii tego smartfona, to to, że ma znowu chowane obudowie słuchawki Bluetooth. Tak jak Nokia, o której mówiliśmy kilka tygodni temu, Nokia 5070. Tutaj też jest slot na słuchaweczki TWS w obudowie telefonu, oczywiście z możliwością ich ładowania bezprzewodowego, ale najciekawsze w tym wszystkim, moi drodzy, jest to, że to jest telefon wytrzymały i wodoszczelny. Tak. I tu już jest troszeczkę wyzwanie. Ja powiem szczerze, no nie mam jakichś ciepłych uczuć względem marki Ulefone. Ja wręcz ich pieszczotliwie przezywam Ulepfonem.
Nie wiem, na ile to faktycznie będzie zdawało egzamin i faktycznie będzie godne zaufania, natomiast sam koncept jest ciekawy. No i oni mieli, też jest w sumie dość ciekawy. Oni mieli kilka konstrukcji, które naprawdę bardzo fajnie wyglądały, były obudowy zrobione przynajmniej z materiałów premium, natomiast od zawsze były to dosyć paskudne wyświetlacze, powiem szczerze, chyba najgorszy sort wyświetlaczy TFT bez IPS-a bardzo często, które tak sobie świeciły i które taki sobie kontrast miały, powiedzmy sobie szczerze, i wyglądały tak, jak była ta rozdzielczość Full HD bardzo często interpolowana na nich. Niemniej obudowy im się zdarzały rzeczywiście fajne i ten smartfon wygląda, że jakby też miał rzeczywiście wyglądać przynajmniej na tych renderach, które oni pokazują, jak był fajny. No. Ma kilka fajnych elementów wyposażenia. Ma na przykład symetryczne głośniki stereo, ma aparat z funkcją robienia zdjęć podwodnych. Ma, słuchajcie, radyjko grające bez podłączania słuchawek w roli anteny, czyli takie samodzielne radyjko, powiedzmy. Ma programowalny przycisk taki dodatkowy na boku. Ma drugi przycisk do robienia zdjęć, no bo jak zdjęcia podwodne, no to nie dotkniemy ekranu. Ma certyfikaty, przynajmniej tak producent podaje, ma ten militarny standard wytrzymałości, ma IP68-69K. Baterię też ma FES, bo ma 6600. Także też grubach, no. Ja tutaj się trochę niepokoję, powiem szczerze, jak użytkownicy będą pamiętali o tym, żeby zamykać klapki, bo tutaj ze względu na to, że on ma być wodoodporny, to są słuchawki nie tylko wkładane, nie tylko są tam jakieś magnetyczne uchwyty, tylko właśnie klapki gumowe, którymi się zamyka. Te klapki będą pierwszą rzeczą, którą diabli wezmą w tym telefonie. To jest najbardziej zawodny element wszystkich tych telefonów o podwyższonej wytrzymałości. Zresztą już producenci odchodzą od tego i po prostu dają uszczelniane gniazda. Natomiast no, w przypadku czegoś takiego jak słuchawki to się nie da. Chociaż z drugiej strony, no ale nie doszukałem się informacji, jakoby słuchawki też były wodoszczelne. Więc ja dałoby się prawdopodobnie, gdyby rzeczywiście słuchawki zrobić wodoszczelne, pewnie by się dało. Natomiast tutaj jestem sobie w stanie wyobrazić zapięcie magnetyczne, tylko musiało być dosyć silne, z uszczelką, które rzeczywiście by chroniło, tak żeby słuchawka zamykała jakby dostęp, żeby obudowa słuchawki zamykała dostęp słuchawka do... Słuchawka musiałaby być deklem od razu od tego slotu. Dokładnie. No tak, dokładnie. Tak, no to jest ten pomysł. Pewnie by się dało to zrobić. Technologicznie to jest do przejścia pewnie. Pewnie tak. I jeszcze jeden... Ciekawostka przyrodnicza, nie? Tak, to prawda, ale... Jeszcze jeden twardziel jest. Telefon fajnie wygląda, szczególnie z tą czerwoną obudową, bo są jeszcze inne kolory, ja tam niebieską czy zieloną widziałem, zdaje się, takiego, no, ten tył. Ceny, kurczę, tak dokładnie nie znam, bo to jest pchane na Kickstarterze, ale myślę, że jeszcze Wam o nim napiszę, jak już będzie wszystko oficjalne, bo jest to ciekawe. Może nie jest to jakiś tam, kurczę, producent z pierwszego czy tam nawet drugiego sortu, ale sama konstrukcja jest ciekawa i gdyby została zrobiona dobrze, to by była nie, całkiem... Znaczy, my, broń Boże, Ulefona globalnie nie polecamy, zresztą Adam o tym mówił na początku. Natomiast tak jak w przypadku różnych chińskich marek, trafiają się po prostu poszczególne modele, które są warte uwagi. To. Ale to też nie na zasadzie hip, hip, hura, świetny smartfon, tylko dla niektórych użytkowników one mogą być OK. Tak, ale to wiesz, to też jest tak, że wykonanie też może być różne. Może być telefon całkiem dobry i zrobiony też całkiem dobrze, a no nie ma tej takiej regularności, że można na nich polegać. Pamiętasz, jak nam się na targach taki Ulefon na stoisku rozleciał w rękach? Tak. No my Ulefon zdaje się raz był, nie pamiętam, czy to był Berlin, czy to... Nie, na MWC byli. To MWC było, tak? Tak, MWC było, pamiętam jak dziś. Może. No. Było takie wielkie stoisko, gdzie można było naokoło rzeczywiście chodzić i tam był jeden dobry smartfon na tym stoisku, mimo tego, że tych modeli tam leżało od diabła i ciut, jeden dobry na tyle, że rzeczywiście solidny, nietrzeszczący, metalowa obudowa, fajne kolorki, bo też był akurat czerwony. To była siódemka, któraś Armor 7, nie pamiętam w tej chwili. No możliwe, wiesz co, ja już nie pamiętam w ogóle, który to był rok tak nawet. Ale pamiętam, po prostu zapadło mi w pamięć to, że jeden z telefonów podczas przygotowywania materiału filmowego przez nas się rozpadł. Dobre 5-6 lat temu zdaje się to musiało. Tak, no to jeszcze grubo przed COVID-em było, także tak. Dobra, wróćmy do bieżączki, bo Jacek jeszcze znalazł w tym tygodniu kata nowego. Ostatni chyba smartfonik,
na dzisiaj CAT S53, który właściwie po cichutku się pojawił do momentu, kiedy CAT miał u nas jakąś agencję, która się zajmowała nim, to jeszcze był widoczny na naszym rynku. Natomiast to jest taka premiera, która wypączkowała właściwie bez żadnej zapowiedzi i bez zbędnego hałasu. Zresztą chyba słusznie. To powinien być tani smartfonik, bo ma tam Snapdragona 480 IPS-owy, wyświetlacz 6,5 cala w HD pracujący tylko. Jest bateryjka 5500, także bez jakiegoś ogromnego szału. Nie pamiętam, powiem szczerze, czy jakieś szybkie ładowanie, ale chyba nie znalazłem informacji. Nie ma informacji, więc chyba nie ma. 128 plus 6, jeżeli chodzi o pamięć, i aparaty fotograficzne 48 plus 2 z tyłu i 16 z przodu, ale wiadomo, że aparaty fotograficzne to nie jest coś, co tafony jakby mają na dzień dobry. Są oczywiście odporności, tak, jest IP68, jest IP69K, jest Military Standard 810 z literką H, a nie G. Smartfon jest brzydki według mnie, on mi się nie podoba. Znaczy się, wiesz co, on ma być wytrzymały, a nie ładny. Jestem w stanie mu wybaczyć. Z rzeczy ciekawych zauważyłem, że ma na obudowie uszko do smyczy, element, który w zasadzie w smartfonach wyginął. Ja bardzo żałuję, bo w takie upalne dni jak teraz, kiedy chodzę w porteczkach bez kieszeni i tak dalej, to naprawdę chętnie nosiłem smartfon na szyi po prostu, żebym się dyndał. No i fajnie, że takie łóżko CAT dał. Ma też osobną latarkę ten telefon. Na czubku ma takie fest zgrubienie i ma taką dosyć sporą diodę LED, niezależnie od tej, która jest przy aparacie, tak? Bo tak, to od aparatu też zazwyczaj używamy jako latarkę, ale ten ma dodatkową, co jest fajne, bo telefon jak trzymamy tak płasko, no to możemy go trzymać tak jak w zasadzie zwyczajną latarkę. Rzecz się pojawiła na Węgrzech i w Czechach. Ja cenę z Węgier wziąłem jako kraj tak gospodarczo. Na Węgrzech, w Czechach, w Wielkiej Brytanii, w europejskich krajach. Ja umieściłem co prawda trzy tylko linki do niego u nas, natomiast jest w sprzedaży w Europie globalnie po prostu. No. Tak, no ale pod względem, że tak powiem, gospodarczym i stanu demokracji, to Węgry są nam najbliższe, więc tam ten telefon w przeliczeniu kosztuje 2,499, co przy tej specyfikacji no trochę dużo wydaje mi się. Nie wiem. Czesi byli rzeczywiście rynkiem dla Kata jakimś takim najbliższym nas i Węgrzy. Tam mieli jakby centralę, tak? Ale tamte telefony też się chyba jakoś znacznie lepiej niż u nas nie sprzedawały. One są po prostu drogie. One są zbyt drogie jak na swoje specyfikacje. Nie wiem, czy Kat, czy firma, która w zasadzie ma, bo to nie jest firma Kat. To nie jest Caterpillar. To jest firma, która ma prawa do logo CAT, jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, smartfony, w związku z tym to nie jest to firma ta sama od koparek, która robi koparki, ciężarówki i tak dalej. Logo jest to samo. Logo jest to samo. Ja myślę, że po prostu Bullet Group, bo to ta firma jest właścicielem praw do brandowania smartfonów logo CAT, po prostu płaci Katowi od koparek za używanie logo takiej kwoty, że te telefony nie mogą być tańsze, tak? No właśnie, to o tym właśnie chciałem. Bo mówmy się, że ten Bullet Group też na przykład swego czasu robił smartfon taki wytrzymały z logo Land Rovera, który do samochodów Land Rover też tak trochę... No nie był to jakby ten level luksusu, jakim są Land Rovery. To chyba, słuchaj, ostatni smartfon na dzisiaj. Ja myślę, że tak, żeby ludzie już mogli wrócić do opalania się, do wypoczynku, miejmy nadzieję, czego każdemu życzymy. Basi, dziękujemy za nieustanne pozdrowienia. Dziękujemy również Radkowi, zdaje się, za komentarze. Strategiczne w celu podniesienia tak, zasięgu. Tak, Kadiego pozdrawiamy. Obawiam się, że stoisz na straconej pozycji, że to przegrana sprawa jest, ale dziękujemy, niezmiernie się cieszymy. Dziękujemy, że jesteście z nami, bo może nie jest was wielu, ale za to jesteście wierni, co jest według mnie cenniejsze, zawsze jakoś lepsza od ilości, więc serdecznie pozdrawiamy i dziękuję. A ja jeszcze na koniec mam dla was życzenia, żebyście mieli możliwość cieszenia się tym latem przed jesienią, która diabli wiedzą co przyniesie.
Chińczycy podprowadzają wojska pod Tajwan i robią manewry. Amerykanie szarpią chińskiego kota za wąsy. Na Półwyspie Bałkańskim znowu się zaczynają ruchawki, bo tam przez cały czas coś się dzieje. Trzymajcie się, trzymajmy się razem, odpoczywajcie psychicznie i fizycznie. Kochajcie rodzinę, miejcie najbliższych blisko siebie, bo diabli wiedzą, co nam ta przyszłość przyniesie. Miejmy nadzieję, że same dobre rzeczy oczywiście. Ale jakieś takie ciekawe czasy mamy według chińskiego przysłowia, tego, które jest w zasadzie przekleństwem. Ale u nich to jest przekleństwo, dokładnie. Obyś żył w ciekawych czasach. Nie, ja chcę żyć w spokojnych czasach i wam tego też życzę. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, miłego weekendu. Cześć. Cześć.